Ten człowiek to 27-letni mężczyzna pochodzący z Gdyni, który czerpie nieopisaną radość z napinania swoich muskułów przed lustrem i, jak informuje, chodzi na siłownię głównie dlatego, że są tam największe lustra, jakie można znaleźć w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla większości ludzi. Witam serdecznie, nazywam się Adam, mam 27 lat i uwielbiam oglądać swoje niesamowite muskuły w lustrze. Z tego co pamiętam, od zawsze lubiłem oglądać swoje odbicie w lustrze. Oczywiście kiedyś nie robiłem tak często, bo byłem po prostu mniejszy, byłem wątłej postury. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy postanowiłem zwiększyć rozmiary swoich muskułów i kiedy przybrałem na masie, wszystko nabrało obrotów. Z wątłego chłopca stałem się nagle mężczyzną z ciałem gladiatora i od tego momentu każde spojrzenie w lustro napawało mnie dumą. Prawda jest taka, że gdyby nie lustra, to ludzie nie zdawaliby sobie sprawy z tego, jak wyglądają albo jak mogą wyglądać. Zobaczcie na mnie. Patrzę w lustro i jestem w niebo wzięty, ponieważ udało mi się wytrenować tak piękne muskuły. Adam ogląda swoje muskuły w odbiciu niemal każdej powierzchni, którą zauważy na swojej drodze. W szybach samochodowych, oknach, witrynach sklepowych, talerzach, czy też wygaszonym ekranie swojego smartfona. Także tak to wygląda w mojej łazience. Jak widzicie, lustro nie jest najmniejsze, jest dosyć spore, żeby cała moja sylwetka się tutaj mieściła. Jest to dla mnie niezrozumiałe, nie do pomyślenia, jak można mieć tak wspaniałe ciało jak moje i jak ludzie potrafią wytrzymać bez przypinania się przed lustrem. Wyobraźcie sobie, że macie zwierzaka jakiegoś, pupila w domu i to jest tak, jakbyście go nie wypuścili na spacer. Musicie przypiąć biceps. Jak ja przypinam ten biceps, to czuję po prostu, jakby mój biceps wychodził na spacer, jakbym wypuszczał swojego pupila, żeby on poczuł tą wolność. Muszę przyznać, że podejrzewałam od dzieciństwa, że trochę to tak jest i że takie schorzenie się wytworzyło. Ja muszę się przyznać nawet, że jestem częściowo winna, bo od małego mówiłam mu, że jest najpiękniejszym dzieckiem na świecie. Ja się obawiam, że uwierzył i teraz to sprawdza co chwila. No, cokolwiek by nie było, ja rozumiem, że to jest poważna sprawa, ale oczywiście jest to mój ukochany syn i zawsze będę go wspierać, cokolwiek by się nie wydarzyło. Normalnie ludzie w wieku Adama unikają chodzenia na zakupy, ale on postrzega tę czynność inaczej niż wszyscy. Mamy już zakupy. Torba bardzo ciężka, co bardzo mnie zadowala zawsze, za każdym razem, dlatego chodzę na te zakupy, bo większy ciężar w łapie to większe napięcie mięśnia, a za co za tym idzie większy obwód w ramieniu, kiedy się oglądam w odbicie. Ostatnie dni nie były dla Adama najlepsze ze względu na ochłodzenie i pogorszoną pogodę. Niska temperatura oraz opady zmuszają go coraz częściej do zakładania kurtki, kiedy wychodzi na zewnątrz. Wszystkie zakupy mamy. Jedyny problem jest taki, że rzeczywiście pogoda, temperatura dają się we znaki. I no nie ukrywam, musiałem założyć koszulkę. Właśnie z tego względu nie lubię tego okresu, nie lubię tej pory roku. Na szczęście są jeszcze takie miejsca jak galerie handlowe, w których zimą Adam spędza najwięcej swojego wolnego czasu. Zazwyczaj jak wejdziemy do galerii, to mamy różnego rodzaju obiekty, które odbijają naszą sylwetkę, tak? Możemy zobaczyć się w najprzeróżniejszych rzeczach, zobaczyć swoje to odbicie i jedne przedmioty zwiększają, poszerzają tą sylwetkę, jedne na przykład wklęsłe ją pomniejszają, trzeba unikać takich przedmiotów. Jeżeli znajdziemy przedmiot, który jest obły, to automatycznie obwód tego ramienia będzie szerszy, większy. Kiedy jestem w sklepie, zazwyczaj łapię cokolwiek mogę, nieważne co to złapię, po prostu żeby mieć coś w ręku, żeby nie wyglądać podejrzanie, ponieważ no, społeczeństwo w dzisiejszych czasach nie wygląda, nie akceptuje za bardzo takiego zachowania. Na dzień dzisiejszy, w czasach, w których żyjemy, musimy robić tak jak robimy, czyli łapać jakąś brzydką marynarkę, cokolwiek, bo to nie ma znaczenia, tak naprawdę znaczenie ma samo lustro. Lustro, czyste, duże, dobre lustro, którego normalnie do domu nie wniesiemy. Dział z lusterkami, z lustrami to jest jakiś? Ja stoi dla domu w prawo. Dobra. Na powierzchni wewnętrznej nie ma lustra, ale jest na zewnętrznej, więc rozważam zakup tej szkatułki.
No, nie oszukujmy się, w większości czasu ona jest zamknięta, więc patrzymy na powierzchnię zewnętrzną. Możemy się oglądać bez problemu. Trzeba trochę przetrzeć, bo to lustro jest zabrudzone. A zawsze zależy nam na dobrej jakości obrazu, no cokolwiek oglądamy. Tak samo jak w filmach, proszę bardzo. Bardzo dobra szkatułka, myślę, że ją wezmę. Tylko ile ona kosztuje? Adama znam od urodzenia i w 100% popieram wszystkie jego działania. I gdybym miał takie karabiny jak on, to na pewno żadnego lustra bym nie ominął. Natomiast jakbym miał wskazać jedną rzecz, która utrudnia mu życie, to wydaje mi się, że to jest problem z nawiązywaniem relacji z kobietami. Dziękuję. Często się przypina. Tak. Często przed lustrem stoję, przypinam na pewno. Dziękuję bardzo. I co znowu? Co robię? Prosiłam cię, żebyś tak nie robił. No ale czekaj, ale co ty robisz? No ale poczekaj, Jessica. No poczekaj. Nie, naprawdę. Możliwe, że rzeczywiście czasem spotykam się z hejtem, ale myślę, że po części wynika to najzwyczajniej w świecie z zazdrości ludzkiej. Prawda, no lekarze mówili, że może być coś ze mną nie tak, ale mówili też, że można to wyleczyć, zostawiając pod filmem komentarz oraz łapę do góry, a także subskrybując ten kanał. Nie, żebym ja uważał, że coś jest ze mną nie tak, ale lekarze uważają, że jest to ciężkie schorzenie. Tak czy inaczej, zobaczymy, co przyszłość pokaże, a ja na razie dalej będę robił swoje.